Wszystkie te aspekty łączą się w ramach zwiększania efektywności energetycznej, przede wszystkim w wykorzystaniu energii, nie tylko przy jej produkcji, bo akurat w tych projektach splatają się każde zwiększenie efektywności energetycznej, zużycia energii, mówiąc ściślej, przekłada się na mniejszą emisję przy produkcji tejże energii, czy to będzie cieplna energia, czy elektryczna. Tak samo działają odnawialne źródła energii, czyli ograniczają emisję szkodliwych substancji przy spalaniu do atmosfery, przy produkcji energii. Jeśli tej energii zużywamy mniej przy tym samym standardzie, to zużywamy mniej paliw chociażby. Wszystkie razem, wtedy kiedy ograniczamy emisję, to ograniczamy także emisję CO2 do atmosfery, więc działamy podobnie jak przy odnawialnych źródłach energii. Ważne jest to, że wszystkie te trzy czynniki, czyli ograniczanie niskiej emisji, odnawialne źródła energii i zwiększanie sprawności czy efektywności energetycznej, tak naprawdę dają nam efekt synergii. Ta suma tych efektów jest większa niż poszczególne składowe. I takie systemowe rozwiązania są najbardziej efektywne dla nas, a jednocześnie stymulują rozwój gospodarczy, stymulują rozwój technologii w kierunku innowacyjnych, nowych rozwiązań, czyli tak naprawdę poprawiają jakość życia. A co się bardziej sprawdza, akcje edukacyjne czy wsparcie bezpośrednie? Zawsze to musi być skorelowane. Wsparcie bezpośrednie musi być efektem dobrej identyfikacji problemu, czyli czy to będzie wsparcie do inwestycji, prawda, czy wsparcie do korzystania z energii, do samego ograniczenia zużycia energii. Ono musi być stosowne do potrzeb, tak żeby wywołać efekt zachęty. Ale żeby ta zachęta była skuteczna, to musi być świadomość i potrzeba. A żeby wygenerować tę świadomość, ale także potrzebę, jest niezbędna podniesienie świadomości, czyli edukacja ekologiczna. I trzeba powiedzieć, że ważne jest to tylko wtedy, kiedy mamy te wszystkie elementy połączone w sposób sensowny i praktyczny.